Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Walczak i mam ogromną przyjemność poprowadzić wywiad z ekspertem dotyczącym odpadów komunalnych. Dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie azbest, a moim i Państwa gościem będzie pan Tomasz Kaczmarek z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw. Panie Tomaszu, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Panie Tomaszu, załóżmy, że jestem właścicielem domu jednorodzinnego, z którego zdjęto azbest i chciałbym ten azbest przewieźć do państwa do regostawu. Mogę to zrobić, czy nie mogę? No tutaj muszę pana niestety zaskoczyć, ale tak niezbyt, że tak powiem, optymistycznie, dlatego że w Orlistawie od początku funkcjonowania, czyli od 2006 roku, tego typu odpadów nie przyjmujemy i nie wynika to ze złej woli ani zarządzających zakładem, ani z faktu, że nie chcemy tego robić, tylko dlatego, że po prostu formalnie nie możemy tego typu odpadów przyjmować, dlatego że one mogą być unieszkodliwione tylko na specjalnych składowiskach, które są składowiskami podpoziomowymi. Warunki hydrogeologiczne, na terenie których znajduje się zakład Orlistaw, uniemożliwiały w ogóle wbudowanie takiego składowiska. To, które istnieje, to jest nadpoziomowe. A azbest, wiadomo, jest niebezpieczny wtedy, kiedy pyli i sposób jego unieszkodliwienia jest, można powiedzieć, troszeczkę trywialny. Trzeba go zakopać głęboko pod ziemią, zasypać i tam już nigdy nic więcej nie robić. Takie jedyne składowisko działające w Wielkopolsce to jest w Koninie. I tam odsyłamy ewentualnych petentów, którzy chcieliby azbest przywieźć. Aczkolwiek należy tu podkreślić, że samodzielnie azbestu z dachu ściągać się nie powinno. Tak, też to chciałem podkreślić. Tak, okay. Trochę tak, może tak trochę specjalnie zadałem to pytanie, tak nieco nonszalancko, ale też właśnie podkreślmy, że muszą się tym zajmować wyspecjalizowane firmy. Ich rejestr, rozumiem, też jest ogólnodostępny. Tak? Jeżeli właściciel takiego domu chciałby znaleźć firmę, która mogła aby ten azbest zdjąć z dachu. Może też to znaleźć w internecie. Tak, może to znaleźć w internecie, aczkolwiek najlepszym źródłem informacji moim zdaniem będzie tutaj właściwy urząd gminy, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta. Są zobligowani w ramach realizacji zobowiązań wynikających z krajowego planu usuwania azbestu. Do 2032 roku tego azbestu już w Polsce być nie powinno. Organizować i koordynować takie działania i to właśnie w gminie należy szukać informacji, jak to zrobić, kto to może zrobić i jak można takie działania finansować, bo wiele takich działań jest współfinansowanych właśnie przez... No właśnie, bo są też możliwości pozyskiwania tych funduszy, ale wróćmy może, i do tego nawiążemy za chwilkę, ale wróćmy może do wspomnianego krajowego planu usuwania azbestu. Wspomniał pan o tym roku granicznym, czyli 2032. Tymczasem raport Najwyższej Izby Kontroli no troszeczkę pesymistycznie tutaj rzuca takie negatywne światło, że ten termin jest troszeczkę nierealny i może być ciężko go dotrzymać. Proszę coś powiedzieć więcej na ten temat. Tak, no tutaj nawet tytuł na stronie oficjalnej Najwyższej Izby Kontroli raportu czy newsa z tego raportu, bo sam raport jest dość obszerny, ale sama zajawka z tego raportu, już sam tytuł mówi, tak, Polska bez szans na pozbycie się azbestu do końca 2032 roku. Co wynika z faktu, tak jak tutaj Najwyższa Izba Kontroli podaje, z tego, że to tempo usuwania tego eternitu, bo tak naprawdę głównie chodzi o pokrycia dachowe, to jest główne źródło azbestu w budownictwie, no jest niezadowalający. Tak naprawdę ten program ruszył w 2012 roku, teraz jesteśmy gdzieś na półmetku, tak, mamy 2022, mamy jeszcze 10 lat. Natomiast no tutaj ja się posiłkuję, bo nie znam na pamięć tego raportu. Oczywiście. Prawda? Ale tutaj no, jeśli takie tempo się utrzyma, no to na przykład w województwie łódzkim potrzeba by było jeszcze nie 10 lat, ale 102,6 roku, żeby azbest usunąć, jeśli będzie usuwany w takim tempie. A jak to wygląda w Wielkopolsce? W Wielkopolsce tutaj też sytuacja, jeśli patrzymy na całe województwo, nie jest taka optymistyczna. No tu znacznie mniej jak w łódzkim, bo 70 lat, ale to ciągle dużo mniej niż zakładane 10 lat do 2032 roku. Aczkolwiek tutaj no, mam dane z miasta Kalisza i tutaj powiedzmy dane są dużo bardziej optymistyczne, bo z tego co wiem to zostało usunięte około 600 ton. Od tego 2012 roku pozostało do usunięcia niecałe 700, czyli tak mniej więcej 50-50, czyli powiedzmy tutaj
w mieście Kaliszto powinno zostać zachowane. Natomiast mam dane tylko dotyczące gospodarstw domowych, nie firm, bo firmy to już we własnym zakresie są zobligowane, żeby ten azbest usunąć. Co ma konsekwencje związane z tym, że zgodnie z definicją o odpadach, tak? Jeżeli ktoś pozbywa się jakiegoś przedmiotu, zamierza się pozbyć lub do pozbycia któregoś jest obowiązanym, a ma w 32 roku do tego roku się pozbyć, no to automatycznie taki azbest będzie, czy eternit, czy jakiś materiał budowlany zawierający azbest, czy są różnego rodzaju kładziny, będzie uznawany z mocy prawa za odpad, tak? A to już ma dosyć duże konsekwencje, bo w 2033 roku, jeżeli ktoś będzie miał na dachu azbest, no to będzie uznawane, że trzyma odpad w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym i to odpad niebezpieczny, co ma duże konsekwencje i finansowe, i karne, tak, w tej chwili. Także to trzeba na to zwrócić uwagę, żeby jednak dochować tego terminu, no, chyba że ustawodawca tutaj zrobi jakieś tam dłuższe... Coś przez tą dekadę może się jeszcze zmienić. Tak, coś przez tę dekadę może się zmienić, a z drugiej strony faktycznie dane nie są optymistyczne i warto też zachęcać, warto też mówić o tym azbeście jako o tym odpadzie, który jest niebezpieczny dla człowieka, o czym zresztą też możecie Państwo przeczytać w naszych artykułach, które zostały w ramach projektu Wielkopolskie Ekobajki, w ramach którego my dzisiaj się spotykamy, również poczytać, ale to nie jest też tylko pomoc i wsparcie takie merytoryczne dla dorosłych, ale w ramach projektu powstała także ekobajka właśnie dotycząca tematu azbestu. Panie Tomaszu, wróćmy do rozmowy. Powiedzmy jeszcze o tym, że mamy oczywiście dofinansowania na rozbiórkę azbestu. Są wyspecjalizowane firmy, które tym się zajmują. No ale pewien problem pojawia się wtedy, kiedy już ten azbest zniknie ze wspomnianych domów jednorodzinnych. Co później musi zrobić właściciel? Czy on może skorzystać jeszcze z jakichś dodatkowych dofinansowań? Powiem panu szczerze, że właśnie to, co też podkreśla w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli, tutaj jest pewne niedociągnięcie wynikające z pewnych regulacji prawnych, bo koszt usunięcia azbestu, a usuwamy azbest, mam na myśli tu eternit, czyli usuwamy dach, to w to miejsce musimy zrobić nowy dach, no to koszt usunięcia tego eternitu to jest około 10% całych kosztów, kiedy trzeba ten nowy dach postawić. No i całej inwestycji. Całej inwestycji wymiany tego dachu, tak, bo to, że usuniemy eternit, to okej, ale co w zamian, tak, no nie będziemy spać pod gołym niebem. Ale tak już serio mówiąc, no to rzeczywiście trzeba taki nowy dach zrobić i tutaj z tego co wiem, to dofinansowania specjalnie nie ma. Wiem, że z raportu NIK-u wynika, że tak naprawdę nie ma go wcale i gminy nie są zobligowane, żeby takie dofinansowanie zapewniać. Natomiast wiemy, że materiały budowlane raczej nie potanieją w najbliższym czasie, tylko będą drożeć i stosunek tego wymiany dachu do usunięcia azbestu to pewnie za teraz, tak, bo raport obejmuje poprzednie lata, to już nie będzie 10%, może 5, może 6, może 7. Czyli tak naprawdę udział w tych kosztach nie jest taki duży i to może być główna przyczyna, że ktoś nie usuwa, bo go po prostu na to nie stać. No i zwłaszcza w aktualnej sytuacji gospodarczej może być coraz mniej chętnych do tego, by faktycznie takie kroki przedsięwziąć. Proszę jeszcze powiedzieć, mówił Pan o tym jedynym w Wielkopolsce składowisku azbestu. Proszę powiedzieć, czy wie Pan, jak takie składowisko funkcjonuje, w jaki sposób przechowuje się po zdjęciu z tych dachów azbest? Znaczy po zdjęciu z dachów płyty zawierające azbest, tak naprawdę należy je przewieźć na składowisko azbestu. To są, tak jak mówiłem już wcześniej, składowiska podpoziomowe, tak naprawdę są rodzaje bunkrów wybetonowanych. Chodzi o to, żeby azbest w takiej formie, w jakiej przyjedzie, a firmy, które zdejmują, mają go zwilżyć wodą, tak, bo tak naprawdę groźne dla zdrowia są włókna azbestowe. Chodzi o to, żeby ten azbest nie kruszył się, nie pylił, bo dopóki on jest, że tak powiem, mokry, nieruszany, to nie jest za bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia. Natomiast włókna, które wydostają się do powietrza, trafią do naszych płuc, mogą powodować głównie choroby nowotworowe. I to bardzo ważne. Czy taki azbest czy eternit musi być bardzo głęboko zakopany pod ziemią? Tak, no tutaj jest, jak gdyby przepisy już wymagają, że zakończenie eksploatacji takiego składowiska musi się zakończyć co najmniej 2 metry poniżej poziomu terenu. Musi być przykryty warstwą ziemi.
ziemi. Tak naprawdę w tym miejscu już nic nie wolno budować, kopać i tak dalej. Chodzi o to, żeby odizolować totalnie od środowiska ten azbest, który przyjedzie, tak jak mówiłem, on powinien przyjechać w szczelnych, foliowych workach, zwilżony wodą i nikt z tych worków, znaczy nikt tego azbestu czy tych płyt nie wydobywa z tych worków, tylko one tak jak przyjadą bezpiecznie w nieuszkodzonych workach, muszą być umieszczane tak naprawdę w tych bunkrach betonowych pod ziemią, przesypywane warstwą ziemi okresowo, zabezpieczone przed oczywiście dostępem osób trzecich, monitorowane jest takie składowisko jak wszystkie składowiska w Polsce. No i chodzi o to, tak jak każde składowisko, kiedy się mówi o wysypisko, tak, żeby te odpady, jakie by nie były, odizolować od środowiska, od ludzi, tak żeby nie zagrażało naszemu życiu i zdrowiu. Tutaj przepisy są dosyć rygorystyczne. To na koniec takie pytanie, tak klamrą złączmy początek i koniec naszej rozmowy. Czy dzisiaj przyjeżdżają nadal przedsiębiorcy, osoby, którzy chcieliby ten azbest właśnie zostawić u państwa, czy raczej już te sytuacje się nie zdarzają? Praktycznie się nie zdarzają. Rzeczywiście w 2006, 2007, 2008 roku zdarzały się sytuacje, że w ramach dostarczenia odpadów poremontowych zdarzały się tam jakieś kawałki eternitu i tak dalej. No tu prowadziliśmy dość twardą i ostrą politykę, że nie przyjmujemy takich odpadów, one były zawracane i po prostu nieprzyjmowane i przedsiębiorcy i odbierający odpady komunalne, właściciele nieruchomości i firmy prywatne, które dostarczają do nas odpady, chociaż to się zdarza niezwykle rzadko, już takiego typu odpadów do nas nie dostarczają. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Tomasz Kaczmarek z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, który zlokalizowany jest w gminie Ceków Kolonia na terenie powiatu kaliskiego. Natomiast dzisiejsza rozmowa była elementem projektu Wielkopolskie Ekobajki druga edycja, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Panie Tomaszu, jeszcze raz bardzo dziękuję za uwaga. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję Panu, Państwu, do widzenia. Miło było gościć u Państwa. Dziękujemy.